Wojciech Bryczkowski, dzisiejszym gościem Telewizji Kwizyńskiej jest Roman Bera, zastępca burmistrza do spraw oświaty. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Również witam serdecznie pana i państwa. Panie burmistrzu, po zniesieniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków, Ministerstwo Edukacji Narodowej zafundowało nam kolejną wielką reformę, a najbardziej budzącym najwięcej kontrowersji i obaw jej elementem jest oczywiście likwidacja albo, jak kto woli, wygaszanie gimnazjów. Podczas licznych wystąpień medialnych pani minister edukacji zapewnia, że proces ten będzie nieodczuwalny dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Czy w związku z tym może pan zapewnić kwizyńskich nauczycieli, że w wyniku tego wygaszania gimnazjów nie stracą pracy? No, bardzo ciekawy pogląd, aczkolwiek nieprawdziwy. Mi tu przychodzi na myśl tak na gorąco, bo projekt czy pomysł jest świeży. Porównanie tego projektu, tych działań do sytuacji pacjenta, który zgłasza się do lekarza. Więc lekarz zamiast leczyć pacjenta, jeżeli stwierdzi chorobę, to go zamiast leczyć, to go zabija. Mocne powiedzenie, ale wydaje mi się, że to jest powiedzenie adekwatne do tego projektu, który został w sposób bardzo ogólny na razie zarysowany. Oczywiście, że będzie kłopot między innymi z zatrudnieniem nauczycieli. Przecież z prostych rachunków wynika i ja odniosę się tutaj do naszego kwizyńskiego podwórka. Na dzień dzisiejszy nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczenia przedmiotów, tak to najogólniej nazwijmy, czyli nauczyciele uczący w klasach 4-6 szkoły podstawowej i w klasach 1-3 gimnazjów, no, uczą 6 roczników. Bo oni mogą uczyć i w szkole podstawowej, i w gimnazjum. Po reformie tych roczników będzie 4. A więc z prostych rachunków wynika, że 2/6, czyli 1/3 nauczycieli nie ma dla siebie zatrudnienia. Oczywiście jest pytanie, co z nimi zrobić. Faktycznie jest prawdą, iż ilość uczniów w wyniku tej reformy się nie zmieni. Tylko pamiętajmy, że 1/9 uczniów, którzy dzisiaj uczęszczają do szkół gminnych, trafi do szkół powiatowych. Pytanie, czy za tymi uczniami pójdą nauczyciele? Nie pójdą. Z bardzo prostego względu. Dzisiaj szkoły ponadgimnazjalne mają ogromne kłopoty, żeby zatrudnić tych nauczycieli, w dalszym ciągu tych nauczycieli, którzy dzisiaj są zatrudnieni. W związku z tym te szkoły z oczywistych względów potraktują ten kolejny, 4. rocznik, licea ogólnokształcące trwają 3 lata, będą trwały 4, jako koło ratunkowe. W związku z tym nauczyciele, którzy z gimnazjum przejdą do szkół ponadgimnazjalnych, będą zdecydowanymi wyjątkami. Zwiększy się ilość miejsc pracy w nauczaniu, dzisiaj to nazywamy wczesnoszkolnym, ale tu trzeba mieć stosowne kwalifikacje. I dzisiaj nauczyciele, którzy uczą przedmiotów w szkole podstawowej czy w gimnazjum, nie mają kwalifikacji dodatkowej do nauczania na tym pierwszym etapie edukacyjnym. W Kwidzynie sporo nauczycieli, którzy mają i kwalifikacje i uczą w tym właśnie na tym pierwszym etapie, ma przygotowanie również do nauczania w kolejnych latach edukacyjnych i oni skorzystali w tym roku w wyniku tego, iż właśnie cofnięto tą reformę, no mówiąc na skróty, sześciolatkową. Także tutaj w Kwidzynie nie mamy z tym wielkich kłopotów, no ale problem będzie ogromny. No to ilu ma pan nauczycieli w kwizyńskich gimnazjach i ilu z nich może stracić zatrudnienie szacunkowo? Nie jestem w stanie tego powiedzieć tak długo, póki pani minister i ministerstwo nie prześle stosownej zmiany w ustawie o systemie oświaty. To jest pierwszy krok, bo na dzisiaj to są tylko założenia zmian, założenia reformy. Za tym musi pójść zmiana rozporządzenia o siatce godzin, czyli o ramowym planie nauczania i z tego dopiero wyjdą etaty. To jest rachunek bardzo oczywiście przybliżony, mówię o tych 2/6 nauczycieli, no ale to wynika z tego, co
Dzisiaj wiemy. 2/6 nauczycieli. Czyli rozumiem, że w pewnym sensie stan niepewności będzie trwał cały czas, tak? Dopóki Ministerstwo Edukacji Narodowej do swoich, bądź co bądź na razie tylko zadeklarowanych pomysłów, nie opracuje odpowiedniej wykładni prawnej, instrukcji itd. Tak, myślę, że to jeszcze jeden element trzeba dodać, którym się mało mówi, no, może on nie jest zbyt ciekawy. Otóż funkcjonują w systemie oświaty tak zwane czternastki. Mianowicie zgodnie z ustawą o systemie oświaty i kartą nauczyciela, nauczyciele w gminie w zależności od stopnia zawodowego muszą średnio zarabiać nie mniej niż, i to ustawa określa. Jeżeli z rocznego zestawienia wynika, iż na przykład nauczyciele kontraktowi, odpowiednio nauczyciele stażyści i tak dalej zarabiają mniej, to gmina ma obowiązek wyrównać im do tej kwoty, którą określają przepisy. Ta średnia wynagrodzeń, na tę średnią składają się między innymi nadgodziny. I jeżeli tworzymy etaty z nadgodzin, których jest niewiele, ale jednak jeszcze troszkę jest, no to wówczas ta średnia jest oczywiście zmniejszana, a konsekwencje dla gmin są potężniejsze, gdyż więcej należy wyrównać nauczycielom, gdyż ta średnia po prostu jest za niska w stosunku do tej wymaganej. I to jest dodatkowy kłopot dla gmin. Z tego co wiem, trwają prace nad zniesieniem tego przepisu i to byłby dobry ruch. Ale on tylko ratuje jakby częściowo tę sytuację. No to lepsze takie rozwiązanie niż brak pracy wielu nauczycieli zapewne. Zdecydowanie zapewne tak. Powie, aby wrócić i czy jeszcze podtrzymać się przez chwilę tych gimnazjów, wszystko jedno, czy wygaszanie, czy likwidacja, jakby tego nie nazwać, ich przyszłość nie rysuje się w najlepszych barwach. Zatem jak pan widzi po wprowadzeniu zmian sugerowanych czy ordynowanych już w tej chwili przez Ministerstwo Edukacji Narodowej sieć szkół w mieście? Może jeszcze odniosę się do tego określenia wygaszanie czy likwidowanie. No przecież jeżeli w wyniku 2-letniego okresu wygaszania gimnazjum zniknie, no to ono jest faktycznie likwidowane, w związku z tym to jest tylko gra słów. Te gimnazja, myślę, pomysłu pani minister, mają być po prostu zlikwidowane. No ale dziś mamy w Kwidzynie 2 gimnazja. Żadnej decyzji oczywiście my w tej chwili nie jesteśmy w stanie podjąć. Ja mam oczywiście pewne przemyślenia takie zupełnie na gorąco. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeden problem, o którym się jeszcze też mało mówi. No bo proszę sobie o to wyobrazić, że jest 1 września przyszłego roku. Szóstoklasiści stają się siódmoklasistami i oni przecież nie mogą zostać w szkołach podstawowych. Mówię o kwidzyńskim podwórku, po raz kolejny to podkreślam. Te szkoły nie są z gumy. Będzie istniała możliwość, żeby siódmoklasiści odbywali tę naukę w tym kolejnym dodatkowym roku w gimnazjach. W związku z tym trzeba będzie na 2 lata utworzyć zespoły szkół. Taki zespół szkół musiałby być złożony z wygaszanego gimnazjum, a więc uczniów klas drugich i trzecich wygaszanego gimnazjum, no i 7 klasy szkoły podstawowej. Kolejny rok, 1 września 2018, w gimnazjach będą, w dzisiejszych gimnazjach, uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, przyszłych, i 7 i 8 klasy szkół podstawowych. I koniec czerwca roku 2019 z gimnazjum odchodzą 2 roczniki, czyli 3 klasy obecnych gimnazjów i 8 klasy szkoły podstawowej. Tylko nie zwraca się uwagi na fakt podstawowy, mianowicie ci uczniowie, którzy skończą w starym cyklu, czyli w wyniku wygaszania gimnazjów, w momencie przejścia do szkoły ponadgimnazjalnej, w uproszczeniu mówmy do liceum, będą mieli 16 lat, 8-klasiści lat 15. 16-latki będą mieli 9 lat pobytu w szkole podstawowej i gimnazjum, czyli 9 lat nauki w systemie ogólnokształcącym, nazwijmy to podstawowo-gimnazjalnym. Natomiast 8-klasiści 15 lat i ci uczniowie trafią do tego samego liceum. No wyobraża pan sobie większy chaos programowy? Ci uczniowie będą w sposób oczywisty, w różny sposób przygotowani do nauki pierwszej klasie liceum. Kto tu mówi o wyrównywaniu szans edukacyjnych? Do tego jeszcze wrócimy i powiedzmy, że to jest w tej chwili, niech się tym pomartwią
dyrektorzy liceów, którzy w pewnym sensie korzystają na tej reformie. Ale jeszcze wracając do pana pytania, bo w zasadzie to jest odpowiedź. Mamy w Kidzynie 6 szkół, którymi zarządza samorząd, 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. W związku z tym najprościej byłoby zrobić znowu, czyli powrócić do szkół podstawowych, czyli 6 szkół podstawowych. Natomiast nie wyobrażam sobie tego etapu od roku 2019, bo nagle będą tutaj 2 ostatnie roczniki szkół podstawowych i w jakiś sposób wyłonić tych uczniów, którzy przejdą ze swoich szkół, w których już ileś lat przebywają, do tych 2 gimnazjów. Być może rozwiązaniem będzie połączenie tych szkół w pary, gdyż i utworzenie 3 szkół podstawowych, których każda mieściłaby się w 2 budynkach. I w jednym budynku oddziały 1-4, w drugim budynku oddziały 5-8. Zresztą tak sugeruje również pani minister, że to byłoby jedno z dopuszczalnych rozwiązań. No tylko ja się pytam wtedy, to czym się różni ta szkoła, ten drugi etap, 4-8 od dzisiejszego gimnazjum. Przecież można było to przekształcić. Zmienić tabliczki. Tak jest. Tym bardziej, że w myśl założeń projektu ten drugi etap nazywa się etapem gimnazjalnym. Więc to ma być etap gimnazjalny w szkole powszechnej. Tutaj uprzedził właściwie pan kolejne z moich pytań, bo ja przyznam się tak, słuchałem transmisji na żywo swojej ostatniej debaty publicznej w Toruniu. Słuchałem następującej bezpośrednio po niej konferencji prasowej pani minister i słuchałem jej wielu wystąpień medialnych. I generalnie ja nie rozumiem, o to chciałem pana zapytać, jak pan rozumie jej propozycję poradzenia sobie właśnie z tym problemem, o który pan mówi. Czy teraz w każdym dostępnym budynku ma być szkoła podstawowa, 8-oddziałowa, czy właściwie zmieniamy tylko tabliczki i w dawnych gimnazjach mamy klasy czy oddziały 4-8, a w dawnych podstawówkach 1-4? Pani minister nie podała przepisu. Pani minister... Ale pan rozumie ten wariant drugi, rozumiem, tak? Wskazuje. Na dzień dzisiejszy on wydaje mi się najbardziej przyjazny do przeprowadzenia. Jeżeli oczywiście przepisy pójdą, czy zmiany ustaw w tym kierunku, no to samorządy będą musiały jakiś wariant wybrać. Nie planujemy na dzień dzisiejszy likwidacji jakiejkolwiek z naszych szkół, to od razu chcę powiedzieć. No ta reorganizacja to nastąpi, natomiast w skali kraju z całą pewnością gminy będą zmuszone do likwidacji pewnej części szkół. No i to już jest jakaś na pewno dobra wiadomość dla kwidzyńskich nauczycieli o tym, że samorząd gminy miejskiej Kwidzyn nie planuje likwidacji, na dziś przynajmniej żadnej z kwidzyńskich szkół, a wracając do tej jednej szkoły mieszczącej się tak jakby w 2 budynkach, czy nie jest to rozwiązanie, które jednak pozwoli uratować miejsca pracy, bo jesteśmy w budynku ciągle jeszcze gimnazjum numer 3, gimnazjum imienia Rodła w Kwidzynie. Da pan radę uratować wszystkie miejsca pracy tutaj, zamieniając tabliczkę na zewnątrz na tabliczkę o treści szkoła podstawowa numer i zmieniając angaż dyrektora na zastępcy dyrektora szkoły podstawowej numer? Ilość miejsc pracy zależy od ilości uczniów. Jeżeli z naszych kompetencji wyrywa się jeden rocznik, no to rzecz oczywista, że będzie mniej miejsc pracy. A dodatkowo zamienia się, czy wydłuża się to nauczanie na pierwszym etapie edukacyjnym, to zwiększy się ilość miejsc pracy, ale dla innych nauczycieli, inaczej, dla nauczycieli o innych specjalizacjach. Gdyby można było przewidzieć dokładnie, czym będzie ta 4. klasa, i gdyby była możliwość przekwalifikowania się, to być może byśmy już coś mogli w tym kierunku wspomóc szkoły i nauczycieli. Natomiast dzisiaj to jest sam sygnał o planowanych zmianach. Trochę delficka. To wszystko trwa za szybko i zbyt nagle. No ale gdyby założyć, że zrealizujecie państwo ten wariant, że w dawnych budynkach gimnazjów będą się mieścić po prostu te oddziały
4-8, to na zdrowy rozum czym to się będzie różnić od dotychczasowej sytuacji, czyli posiadania szkół podstawowych i gimnazjów? No właśnie, no właśnie, dokładnie. To wystarczy zmienić ilość roczników gimnazjum, wystarczy zmienić podstawę programową, można to robić w sposób płynny. Niepotrzebna jest likwidacja samych gimnazjów. Tym bardziej, i tu znowu mówię o Kwidzynie, że my mamy bardzo dobre gimnazja. Panie burmistrzu, może do tego jeszcze wrócimy, natomiast ja przypominam sobie, że jednym z kluczowych argumentów podnoszonym przez panią minister było to, że w tej chwili do tego etapu kształcenia gimnazjalnego dzieci będą przychodzić w grupie rówieśniczej. Czy to znaczy, że do tej pory w wypadku kwidzyńskich gimnazjów ta migracja tak bardzo mieszała do wcześniejszej grupy rówieśniczej? No, uczeń ma prawo wyboru szkoły i oczywiście tu była duża migracja. Natomiast to też nie jest tak, że te dzieci, no one mają wybór dość ograniczony. Kwidzyn nie jest wielkim miastem. To są dwa gimnazja. Więc albo uczniowie pójdą do jednego gimnazjum, albo do drugiego. To jest to wybór oczywiście gimnazjum niepubliczne. No przy tej ilości gimnazjów wydaje mi się, że siłą rzeczy jakiejś bardzo dużej rotacji w tych grupach nie mogło być. Skoro jest praktycznie wybór pomiędzy dwoma szkołami dużymi, no to ta migracja nie jest zbyt wielka. Pół na pół arytmetycznie. No, no tak. Może tak wniknąć. No i argument, który pan na przykład zawsze przytaczał jako działający na korzyść powołania gimnazjów, czyli wyniki, jakie osiągają, no w tym wypadku kwidzyńscy gimnazjaliści, ale wiemy też, że nie tylko kwidzyńscy, bo no oczywiście jest sporo gimnazjów w Polsce o doskonałych wynikach. Pani minister zapytana podczas swojej konferencji prasowej o to, czy nie żali jej marnować tego dorobku, udzieliła odpowiedzi pani Anna Zalewska, minister Anna Zalewska udzieliła odpowiedzi, że te wyniki nauczania na poziomie gimnazjalnym to tylko narracja, a w Polsce nie ma wyrównanych szans edukacyjnych. No nie chcę być zbyt mocny w odpowiedzi na to pytanie. To nie jest narracja, to są fakty. To są fakty i to badania międzynarodowe, wielokrotnie cytowane badania PISA 15-latków mówią, że postęp, który się dokonał u kwidzyńskich dzieci, jeśli chodzi o kompetencje, nie o rozwiązywanie testów. Oczywiście to ten tak zwany test jest narzędziem, ale to nie jest ten test, to narzędzie nie składa się z samych prostych pytań i kilku wariantów odpowiedzi. To znaczy, tak nie wolno w ogóle myśleć. Natomiast wyniki są bardzo dobre i Polska jest stawiana tutaj za wzór, jeśli chodzi o postęp edukacyjny. Często jest też podnoszony problem przemocy, że w gimnazjach występuje zjawisko przemocy, ale badania nie potwierdzają jakby tego faktu, wręcz przeciwnie. Niedawno przeprowadzone badania, z ich tychże badań wynika, że większa przemoc występuje w szkołach podstawowych niż w gimnazjach. Tak, ale rzeczywiście kolokwialnie mówiąc, gimnazjum skupia dzieci w tak zwanym trudnym wieku, prawda, czy właściwie w kolokwialnie mówiąc trudnym wieku. Prawda. Skupia dzieci i to właściwie był kolejny argument za powołaniem tychże gimnazjów do życia, czyli oddzielenia dzieciaków wchodzących w trudny okres dojrzewania, nabuzowanych testosteronem, adrenaliną. I za tym rozwiązaniem głosowali ci, którzy w tej chwili są przeciwko. Pamiętajmy, że ta ustawa z 99 roku, czyli ustawa, która wdrażała system gimnazjalny, była przegłosowana między innymi głosami tych, którzy dzisiaj są gorącymi orędownikami cofnięcia tej reformy. No cóż, no, co kraj to obyczaj, no, mówię w tym wypadku przysłowie, ale wracając do tego przykładu, no możliwe mamy tak jakby dwa warianty, tak? Czyli utrzymanie istniejącego status quo, jeżeli na przykład gmina miejska Kwidzyn tak zdecyduje, i jednak rozdzielenie tych roczników 4 i tak dalej, co tak jakby zachowa, więc zachowa istniejący status quo wśród dzieciaków i ponownie wracamy do pytania, to po co nam ta zmiana, jeżeli w zasadzie nic się nie zmienia oprócz tabliczek na szkołach podstawowa, albo pomieszczenie tych dzieciaków, 8 oddziałów
w obrębie jednej szkoły, czyli znowu wymieszanie 15-latków z 7-latkami w tej chwili. Potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja również interesowałem się opiniami osób, z którymi Miasto Kwidzyn współpracuje od lat w zakresie monitorowania efektów pracy szkół. Profesor Konarzewski się wypowiadał. No, jesteśmy w bieżącym kontakcie z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Nie znajdują osoby o ogromnych autorytetach w dziedzinie pomiaru dydaktycznego, w dziedzinie pedagogiki uzasadnienia dla tych zmian. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie, może trzeba zapytać rodziców na przykład. Ja jestem ojcem absolwenta, czy właściwie ucznia, który utrzymał w tej chwili promocję do klasy trzeciej szkoły podstawowej i mi osobiście ciężko wyobrazić sobie sytuację, że mój 9-letni syn będzie na jednym korytarzu przybywał z 15 czy 16-latkami. Ja nie chcę takiej sytuacji na przykład. A weźmy jeszcze pod uwagę pewien aspekt, o którym tu dziś nie rozmawialiśmy. Ten pierwszy etap edukacyjny w szkole podstawowej ma zostać wydłużony do 4 lat. Pytanie po co? No właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Po co nam 4 lata nie wiem. Edukacji wczesnoszkolnej? Nie wiem. Dzisiaj dzisiejsza sytuacja, jeśli chodzi o edukację przedszkolną i sytuacja sprzed, nie wiem, 30-40 lat, to są dwa światy. Są gminy, które przyjmują już dzisiaj wszystkie chętne dzieci do przedszkola. Taki obowiązek, przypomnę, na gminach spocznie, powstanie dopiero od września przyszłego roku. Natomiast w Kwidzynie od kilkunastu lat wszyscy rodzice mają możliwość zapisania dzieci do przedszkoli. I tak jest w wielu gminach. W związku z tym dzieci przychodzą przygotowane już do pobytu w szkole. One są już wyedukowane na dobrym co najmniej poziomie. I w związku z tym ja rozumiałbym dyskusję na temat skrócenia tego okresu 3-letniego edukacji wczesnoszkolnej. Nie mówię, że decyzję trzeba by podjąć, żeby ten okres skrócić do 2, ale dyskutować na pewno warto. Natomiast nie rozumiem decyzji o wydłużeniu tego okresu do lat 4. Nie rozumiem tej decyzji. A wiem, że pozostajemy w sferze tylko i wyłącznie spekulacji, ale to nie jest aby tak, że po prostu szkoła w wypadku na początek tych najmłodszych dzieci, czyli w klasach 1-4, ma po prostu zapewnić im opiekę w czasie, kiedy rodzice są w pracy? Panie redaktorze, szkoła powinna przygotować dzieci, mówię, system szkolny do dorosłego życia. A dorosłe życie wymaga umiejętności nie tylko związanych z analizą układu okresowego pierwiastków, znajomości zasad dynamiki czy ortografii. Nauka, raczej nabywanie umiejętności powinno się odbywać w sposób maksymalnie szeroki. I nie da się nie nakładać pewnych zadań dla również najmłodszych dzieci, które by powodowały, że umiejętności, sposób zachowania, praca w grupie wzrasta u tych dzieci. Natomiast zapewnienie samej opieki, ono może było właściwe, ale nie teraz, to nie te czasy. No ale ja mam prawo tak zrozumieć, bo w intencje Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo w jednej ze swoich medialnych wypowiedzi pani minister dokładnie obiecała rodzicom, że kiedy doprowadzi swoje zmiany do końca, to rodzice po pierwsze nie będą już musieli pracować z dzieckiem w domu, po drugie będą je odbierali ze szkoły o 16 z odrobionymi na dzień następny lekcjami, więc o co innego tu chodzi, jak nie o wprowadzenie opieki po prostu nad dzieckiem. To jest deklaracja. Ja takie deklaracje słyszę od każdego ministra edukacji. Żadnemu się to jeszcze nie udało. No dobrze, a zna pan system oświatowy, w którym rodziców można całkowicie zwolnić z pracy z dzieckiem w domu? Nie znam. Wręcz przeciwnie. Często chwalony system edukacyjny Finlandii opiera się w dużej części na pracy z rodzicami. Ja często podaję taki przykład, o którym opowiedziano mi, a raczej nasze panie nauczycielki, które kilka lat temu brały udział w takim programie studyjnym. Trzy miasta, Cele, Kwidzyn, Hämeenlinna, Finlandia, wizyty studyjne. Badany był
problem łamania progu szkolnego, czyli przejście dzieci z przedszkola do szkoły. No i nasze panie odbyły wizytę w Finlandii, oglądały zajęcia w przedszkolach Finlandii, zaobserwowały na przykład, że jeżeli dziecko ma ochotę wyjść na podwórko, to idzie, ubiera się, zawiązuje sobie buciki, wychodzi. Na pytanie naszych pań, a jak dziecko nie potrafi sobie zawiązać bucika, to ono nie wyjdzie? Nie. A dlaczego nie? Rodzic ma obowiązek nauczyć dziecko zawiązywać buciki. Jeżeli dziecko w przedszkolu w Finlandii zechce sobie zrobić kanapkę do tego celu, używając noża, to jest tam taki fajny kącik, dziecko bierze produkty, które z domu przyniosło i przygotowuje sobie kanapkę. Proszę sobie wyobrazić w polskim przedszkolu dziecko, które nie sobie pomidorka czy nakłada masełko na bułeczkę. W związku z tym to jest od razu nauka samodzielności, ale tego uczą rodzice. W związku z tym nie znam systemu edukacyjnego, w którym nie byłoby współpracy z rodzicami. Natomiast w polskim systemie edukacyjnym akurat współpraca z rodziców ze szkołami, ta sfera pracy szkoły jest coraz lepsza. Obserwuję tutaj choćby nie tylko nasze placówki oświatowe, ale funkcjonowanie stowarzyszeń sportowych. Widzę, jak rodzice są zaangażowani i jestem przekonany, że im nie zależy na tym, żeby ich wyłączać. Wręcz przeciwnie. Oni chętnie się angażują w życie szkoły. No a może właśnie o to chodzi w całej tej reformie nauczania, a już na pewno w tej chwili nauczania wczesnoszkolnego. Bo można odnieść wrażenie, że od teraz szkoła będzie bardziej wychowywać niż uczyć. No i to jest powrót znowu do starego systemu. Proszę zauważyć, że jeszcze kilkanaście, może ponad 20 lat temu mieliśmy do czynienia z nazwą kuratorium oświaty i wychowania. W tej chwili zwracamy się do kuratorium oświaty. Być może za rok znowu będzie to kuratorium oświaty i wychowania. Postawiliśmy kiedyś na zwiększony wpływ rodziców w życie szkoły, przedszkola i to była dobra decyzja. Będzie bardzo źle, jeżeli za sferę wychowania będzie odpowiadała znowu szkoła. Rodzice tutaj powinni mieć decydujący głos. Ale panie burmistrzu, spora część rodziców może być bardzo zadowolona z takiego obrotu rzeczy. Nie muszą pracować z dzieckiem w domu, odrabiać z nim lekcji. Do 16 zajmuje się nim szkoła, oni w tej chwili mają po pracy godzinę, dwie na załatwienie jakichś tam swoich sprawunków i do tego jeszcze spora część obowiązków wychowawczych też zostaje im zdjęta z głowy. Ja tego nie oceniam. No, każdy rodzic ma prawo do wyboru swojej postawy i ustanowienia relacji ze szkołą. Mój pogląd jest na tę sferę taki, że rodzic powinien mieć prawo wpływu na to, co się dzieje z jego dzieckiem w szkole, ale również odpowiedzialność za przygotowanie dziecka, za jego zachowanie w szkole i nie tylko. Wiemy, że zniknie darmowy podręcznik w klasach 1-3. Jeszcze nie wiemy, co będzie na jego miejsce. Słyszałem o dofinansowaniu podręczników. Nie wiem, czy to oznacza stuprocentowe dofinansowanie, czy jednak utrzymanie programu podręcznika za darmo. Dobrze, ale w najbliższym roku szkolnym, bo tego też nie wiemy, czy w najbliższym roku szkolnym pierwszoklasiści będą pracować na dotychczasowym darmowym podręczniku, czy w tej chwili jakieś drukarnie rozgrzane do czerwoności drukują nowe podstawy, czy ta nowa podstawa programowa w ogóle już jest? No właśnie, o tym nie mówiliśmy. To jest drugi potężny problem, drugi, kolejny. Pierwsze klasy przyszłorocznych szkół podstawowych i klasy siódme będą musiały mieć nową podstawę programową, przy czym klasy pierwsze tę podstawę na 12 lat. Takiej podstawy nie pisze się na kolanie. Ona powstaje w oparciu o bardzo szerokie konsultacje również ze środowiskami uniwersyteckimi, z rodzicami, z organizacjami pozarządowymi. To trwa. Po podstawie programowej należy stworzyć system podręczników. Ich napisanie trwa. Wydrukowanie również. Wydrukowanie jest najmniejszym problemem. To jest tylko kwestia czasu i środków finansowych. Ale to też trwa. A rok czasu, rok szkolny, który mamy do wdrożenia tego systemu, jest krótki. Czas leci.
pani minister, która przez 8 ostatnich lat pozostawała w opozycji, może w tym czasie powstały nowe podstawy programowe, dogłębnie skonsultowane. Rzeczywiście tylko te podręczniki należy w tej chwili wydrukować. By jeszcze na chwileczkę tylko powrócić na koniec do tego wątku opieki do godziny 16, którą szkoły będą rzekomo miały zapewnić dzieciakom po wprowadzeniu reformy. Czy łączy się to panu ze zniesieniem słynnego 42 artykułu Karty Nauczyciela jakoś? Proszę pan co, faktycznie został zniesiony ten artykuł, natomiast to też nie oznacza, że dyrektor szkoły nie ma prawa zobowiązać nauczyciela do realizacji określonych zadań dydaktycznych w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. To jest. Kwiecińskie szkoły realizują dalej te dwie tak zwane darmowe godziny, nie więcej, choć dyrektor ma takie prawo, ale uzgodniliśmy w mieście, żeby tutaj nie zmieniać, mimo braku jawnego zapisu. Akurat oceniam pozytywnie, bo zmniejszyła się ta formalna sfera jakby realizacji tego zadania. Nie ma tej biurokratycznej potrzeby ewidencjonowania odrębnego tych godzin. Kwestia zabezpieczenia opieki do godziny 16. Też bym tego nie krytykował, pod warunkiem jednakże, że ta część zadania edukacyjnego znajdzie swoje odzwierciedlenie w zwiększonej subwencji oświatowej, bo jeżeli gminy musiałyby z własnych środków przeznaczyć na to zadanie kolejne środki, no to byłby pewnie kłopot. Właśnie, bo tutaj należy postawić pytanie, czy po zniesieniu tych dwóch dodatkowych godzin tylnymi drzwiami nie wprowadza się dodatkowych 20 po prostu. Pytanie. Przyszłość czas pokaże, tak? No, ale to są niestety pytania, które stawiają sobie i rodzice, i nauczyciele, i wypadałoby w momencie obwieszczania wprowadzenia reformy oświatowej dać na nią ludziom odpowiedź. I tutaj zmierzam do ostatniego właściwie swojego pytania o sposób prowadzenia konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim. Pan jest nauczycielem, pani minister jest też nauczycielką. Oboje państwo macie za sobą wieloletni staż dydaktyczny, staż przy tablicy, czyli teoretycznie minister powinien mieć wypracowane formy porozumiewania się ze środowiskiem, do którego kieruje reformę. Pani minister zapowiadała, że 27 czerwca w Toruniu odbędzie się ostatnia z cyklu konsultacji społecznych poświęconych zamierzanej reformie systemu oświaty. Mało tego, miało się to odbyć w Toruniu z szacunku dla inicjatorów programu Ratujmy Polskie Gimnazja, który właśnie w Toruniu się narodził. Tymczasem pani minister przyjechała do Torunia, no, powiedzmy sobie, z gotową propozycją przez nauczycieli gimnazjów nazywaną wyrokiem po prostu. Nie słyszałem o konsultacjach na szczeblu ogólnokrajowym, natomiast słyszałem o wielu akcjach protestacyjnych, między innymi właśnie tych toruńskich, ale nie tylko. Związek Nauczycielstwa Polskiego również prowadził zakrojoną na ogólnopolską skalę akcję zbierania podpisów pod protestem w sprawie likwidacji gimnazjów. Bardzo wiele środowisk takie stanowisko zajęła. No, pani minister podała zarys reformy. Czekamy, co będzie dalej. Panie burmistrzu, pomimo tego, że nie minął jeszcze rok od czasu, kiedy władzę w Polsce objął rząd Prawa i Sprawiedliwości, no, wchodzimy w kolejny i to bardzo poważny etap reformy oświatowej. Najpierw likwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków, jak już mówiliśmy. Teraz kolejne etapy reformy i umówmy się też, że to się nie kończy tylko na wygaszaniu gimnazjów i wydłużeniu obowiązku, bo spore zmiany też zachodzą w szkolnictwie ponad gimnazjalnym. Chciałoby się powiedzieć, że wręcz rewolucyjne zmiany we wszystkich tych obszarach zachodzą. I ja odnoszę wrażenie, że pani minister Anna Zalewska ma doprecyzowany kierunek, w którym podąża. Jak pan ocenia kierunek zmian w oświacie, który wprowadza pani minister? Nie widzę tego kierunku, widzę chaos. Być może ten kierunek jest. On się kiedyś może ułoży w jakąś spójną całość. Przepraszam. Niekoniecznie korzystną dla systemu edukacji. Ja chcę powiedzieć, że i też tak jakby z całą mocą powiedzieć, że jakby ta moja opinia, czy moje opinie na temat tego projektu są pozbawione odcienia politycznego.
Mówię to jako osoba, która była nauczycielem, dyrektorem szkoły, a przez 18 lat odpowiadam za edukację gminną. I mi się te zmiany po prostu nie podobają. I mówię to wprost i otwarcie. I nie ma to żadnego znaczenia, kto te zmiany wprowadza. Jeżeli błędy popełniała poprzednia ekipa, to również to sygnalizowałem. Natomiast chciałbym, aby nastąpiła refleksja i aby jednak bardzo mocno osoby, które w tej chwili podejmują decyzje, przemyślały jeszcze raz kierunek zmian. One nie są dobre. Mm-hmm. Ale ma pan świadomość tego, że summa summarum pan może zostać obciążony na przykład kosztami społecznymi tych zmian? Bo jeżeli trzeba będzie zabrać czy po prostu zwolnić z pracy jakąś część nauczycieli, to nie będzie to wina pani minister, tylko organu prowadzącego, który zostanie obciążony odpowiedzialnością za to, że nie potrafi zapewnić pracy swoim nauczycielom. I tu wracam do słowa narracja. I to jest właśnie narracja, która będzie wynikała z podziału kompetencji. Tak jest. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. Zmiana przegłosowana bodajże w środę w Senacie, zmiany w ustawie o systemie oświaty zmierzają również do zmniejszenia wpływu samorządów na obsadę stanowisk dyrektorów szkół. Po tej zmianie w konkursie, w komisji konkursowej, która ma wyłonić kandydata na dyrektora szkoły publicznej, samorząd będzie dysponował 3 głosami na 13 członków. W związku z tym pytam, skoro samorząd odpowiada za edukację, to dlaczego tak radykalnie parlament zmniejszył nam, samorządowcom, wpływ na obsadę stanowisk dyrektorów? W Kwidzynie nigdy nie kierowaliśmy się jakimiś czynnikami politycznymi w wyborze dyrektorów szkół. Nasi dyrektorzy mają przeróżne sympatie polityczne. I tak ma być. Oświata ma być wyłączona z wpływów politycznych. Tak przynajmniej się wydawało. W gimnazjum, w jeszcze gimnazjum numer 3 w Kwidzynie o planowanych zmianach w oświacie rozmawialiśmy z Romanem Berą, zastępcą burmistrza do spraw oświaty. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.